Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Na stacji centralnej, czyli przy placu Ty pamiętasz to Garibaldi. Garibaldi. I idziemy szukać pizzy, którą sobie zaniesiono na nasz uroczy wieczór. To Le Antica Pizzeria de Michel, czyli tam gdzie jadła Julia Roberts, i to jest znane w filmie Jest Móc Się Kochać. Idealnej tradycyjnej pizzy napojkańskiej. Tej wpisanej właśnie, to jest na listę dziedzictwa UNESCO, chyba tak. I ona ma tradycyjną recepturę, tam wszystko dokładnie musi być idealnie. Ileś tam chyba 30-40 sekund pieczone i w ogóle to się... Przepraszamy za jakość, bo teraz już tego telefonu nie ma szaleństwa, ale pizza będzie na pewno wysoko jakościowa na pewno. Tak? Takie kolejki najróżniejsze tu sobie jeszcze. W ogóle się porusza bardzo wygodnie po, chciałam powiedzieć, mieście, ale tak naprawdę regionie. I teraz dzisiaj kupiliśmy tę Artekart rano i chcemy ją na maksa wykorzystać, bo się zorientowaliśmy, że cały region właściwie możemy objeździć na niej, więc może jutro jakieś plażowanie i tak dalej. Planujemy do Sorrento i może jakieś pozycja. No może, a w ogóle to właśnie w tym Neapolu na razie tylko ten tak naprawdę jeden wieczór spędziliśmy, ale myślę, że ostatni dzień, kiedy już ta karta nie będzie obowiązywać, po prostu będziemy sobie zwiedzać miasto. I jeszcze wieczorny Neapol, już nie nocny, tak jak wczoraj, przynajmniej jeszcze póki co. Plac? Garibaldi. Tak póki jest. Jeszcze wszystko otwarte, to... Właśnie, wczoraj już wszystko pozamykali. Spokojnie. Także moglibyśmy wybierać i wybierać w różnych pizzeriach, ale... Tu bawi? Jest upatrzona. Siedzą sobie przy stoliku z papierosem, wypalają, niecały nawet jeszcze pet. I wyrzucałem się na mnie to nie bawi, bo serio jest taki syf. No ten pierwszy wieczór nam to uświadomił, jak bardzo duży jest to problem. Chociaż w zasadzie to jest problem, tak jakoś dla nikogo tutaj. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy, będąc jeszcze w Pompejach. To jest ogromny kontrast, taki chaos, hałas, ale taki wesoły. I no, czuć, że właśnie się dzieje coś cały czas i wszędzie. I w tym chaosie ulicznym, gwarze, no też jest taki urok ogromny. Z czasem na pewno jest to męczące i też męczące dosyć było takie uderzenie na początek, że tak wpadliśmy do tego. Ale no jak tak sobie tutaj spacerujemy i chłoniemy to wszystko. Ale jak już szczur wpadnie do szamba, to się czuje jak u siebie, nie? Prawciu, jest nieco innego zdania. Wyjaśnij, jak ty się tutaj czujesz? No po prostu uważam, że jakbym był w tej mafii, to bym się czuł tu bezpiecznie. A to nie, że mafia, bo to są normalnie, wiesz, mieszkańcy albo i turyści. A to wszyscy wyglądają jak z mafii. Na serio. Opowiedz, jak ty się czujesz na Polwikonu? Czuję się tutaj tak bezpiecznie, jak w nocy na Limanowskiego w Łodzi. Ja wiem, że jestem, znaczy no nie jestem naiwna i tak dalej, wiem, że może byłoby się coś stać, ale na siłę nie szukam problemu i go nie wymyślam, bo nic tu się nie dzieje, złego mi się nic nie potrafiło. O, policja jest, tu jest tyle policji, tu jest tyle bezpiecznie. Okej, no ale jak to jest pięknie. Ja wiem, że jak ja taka padła taka w kapeluszu, nie, i sobie myśli, że to wszyscy mili są i tak dalej, no na pewno nie. Ale ogólnie no, w tym całym chaosie jest coś ciekawego i fajnie jest to obserwować. Duża multikulturalność, jest bardzo dużo też bezdomnych, no jest takie... Tak, tak, no budzi niepokój, no. No tak, zgadzam się, ale na siłę, no nie wiem, jakoś się nie doszukiwała w tym negatywnych cech. Chociaż wiele osób na pewno może to odstraszyć, to jest to przekonane. Ale już widzę, że dobrze, że się Rafciu uparł konkretnie, żeby wziąć od Michała dzisiaj właśnie, bo tu wszyscy wracają z takimi startami pudełek właśnie stamtąd. Czyli chodzi o Litę. Tak, tak, tak. I to miasto też doskonale pokazuje różnicę między nami. Ten, kto jest taki porządnicki, jak się odnajduje tutaj, a ja jestem taka bardziej no, chaotyczna, przyznaję, więc łatwiej mi się tutaj jednak poruszać. Jak ja jestem porządnicki, odnaleźć. To w sensie taki... Aha, to jest kolejka do Michela. Okej. Okay. W sensie takim, że ty lubisz, jak jest wszystko uporządkowane, zaplanowane, w tym sensie bardziej. To jest kolejka. Tutaj właśnie staniemy za chwilę, żeby poczekać na naszą pizzunię.
Czyli chyba warto. Rafał, a może to jest kolejka rozczarowanych ludzi, którzy wrócili po reklamację? Ja może pójdziemy zamówić, bo oni czekają. To jest ten rozsądny właśnie. Okej, czyli to, co czytałam w przewodniku, się sprawdza. Znaczy w przewodniku, w jakimś artykule. Że trzeba na początku zapytać o coś. Tutaj właśnie, a nie czekać, nie ustawiać się w tej niby kolejce, a jednak tak naprawdę tłumie. Że zapytać, bo często ktoś czeka na stolik i zgłasza po prostu i oni później wywołują. Powiedziałam to pewnie chaotycznie, ale jesteśmy w najbardziej chaotycznym mieście, jakie poznałam, więc musicie się odnaleźć z tym. W każdym razie Rafał poszedł zagadać. Co tam? Aha, dobra. Okej, czyli dzisiaj się nie załapiemy. No i się dowiedzieliśmy przynajmniej. Wrócimy tu jeszcze. Happy set był chyba w Neapolu. Wrócimy tu jeszcze. A tymczasem idziemy. No poświęć się trochę z moich żartów, sztywniaku. I mam takie podsumowanie ogólne, że jeśli jesteście osobami, jesteś Team Rafał, to nie wiadomo, czy wam się spodoba ostatecznie w Neapolu. Jeżeli jesteście Team A, to wam się spodoba wszędzie. A jeżeli jesteście parą taką jak my, to albo odnajdziecie się tutaj jakoś, albo się pokłócicie. My się i kłócimy, i odnajdziemy. To jest taka sowa, co ona poleca, a ja lubię sowy. Dobra, to się skupia. Dobra, ty się skupiasz, a ja słucham tej sowy, ja ją lubię. Sowy są mądre głowy i polecają. Dzisiejszą kolację ma Di Angeli. No pięknie. Nam, nam, nam. Idę za nim, on ma pizzę. Pokaż, pokaż, daj zajrzeć. Tutaj popatrzeć. Original margarita. Coś pięknego. No powiem wam, że tak zapachniało, że ja się tu przytulę. A w ogóle ja zauważyłem, że tutaj wszyscy właśnie na noc biorą sobie pizzę do domu na wynos. Absolutnie pełno ludzi, po 7 pudełek, po 8. A na ławeczkach, gdzie mam tak. A to się nie postaraliśmy. Tak, za mało. Tylu sercowników, a my tylko dwie pizzunie. Ale teraz to już wyglądamy jak prawdziwi Włosi, bo tak nosimy tam pizzę do. Ja sobie tu spaceruję z pizzą, tutaj mieszkamy, a pod naszym domem. O, byłam pewna, że po drugiej stronie. Policja, a tym razem jest też wojsko. Także... Tak, ze względu chyba na te grupy duże takie zbiorowiska. No nie wiem, o co chodzi. No, ale no, nie wiem. No nie wiem. No właśnie przez to tak się czujemy czasami troszkę zagrożeni. To troszeczkę. Ale nikt tam nic nie robi. Jest policja. Więc ja się nie mieszam po prostu, tak? Chociaż mamy pizzę, to uważaj. Trzymaj mocno. Jego bierzcie, ale pizzę zostawcie. Drzwi od naszego hotelu są tak wielkie. A wchodzimy sobie przez takie malutkie jak ten. Jak dla piesków albo dla myszki takie są te. Fajasz. Musimy jeszcze wyjść do sklepu, więc żeby nam pizza po prostu nie ostygła, to po prostu ustawić klimatyzację na 47. Tak, tak, nie grzej. O masz. No a ile się spodziewałaś, no ile byś chciał tutaj w pokoju? 70, żeby pizza będzie ciepło. Saunę, tak sobie zrobić. Ja już się czuję jak po saunie dzisiaj. Najchętniej to bym zrobiła tak. I razem z tobą bym tak zrobiła, więc chodź, pokażemy jak ja bym chciała zrobić. No to może to później. No właśnie, tak! I leżeć, i żeby mnie ktoś polewał wodą. 25 tysięcy kroków. Na tę pizzę. Okej, odłapujesz, no w sensie, zaskniesz króciuszki? I w górę. W górę. Nie w dół, w górę. Dwa razy teraz. Razem porządnie. 26,7 tysięcy. 26,597 kroków. A my jeszcze idziemy do spożywczego. To się dobije na pewno do tych 30 tysięcy. No, ja się boję wziąć buty, zdjąć buty. Nie zdejmuj, bo nie będę czuł pizzy. Co za dzień! Dzisiaj wyszliśmy na Wezuwiusza. Przypominam, że to było dzisiaj rano, na popołudniu. Bo rano to sobie piliśmy nasze pierwsze cappuccino tutaj przy stoliczku uroczym. I a później Pompeje. To tylko tak wygląda, że to jest kilka vlogów, ale... Dzień to tylko tak wygląda, że tyle działo, naprawdę, że... Ja, nie wypoczniemy w te wakacje, to na pewno, ale dobra, to jest tak niesamowite. Dobra, Gierzyna, do sklepu po wino, takie... piwo tak, i żarcie. Tak, ja na trzeć, bo tej niesamowitości. Więcej żarcia. Czego jeszcze? No to chodź na żarcie. Po na pizzę.
A ja przyznam, że ta plama z czekoladowych włoskich lodów to mi się nawet podoba. I zastanawiam się, czy ją wspierać. Ale w sumie się zastanawiam, czy ona się spierze bardziej. Biorę 10,70. Niestety, nie można tyle leżeć, tak? Trzeba iść po wino. Ile bierzemy? 10,70. Pizzy już czekają bardzo długo, krzesełka już naszykowane na naszym cudownym balkonie, druga pizza tutaj, wróciliśmy ze sklepu. Mamy kieliszki, więc po prostu trzeba było je czymś uzupełnić. Mamy tutaj, prawda? Takie super winko z panią na rowerze. O, pani, nie, chyba że pani na winogrona na tę winiarnię pojechała, bo tak rowerem z winkiem... Nielegalnie tak jechała. Aż już się rozmazuje wszystko. Ja tak, a jeszcze nie zaczęliśmy. Żeby już nie wstawać więcej, nie? Mamy taki zapas pizzy i zrobiliśmy jeszcze małe zakupy, będziemy trochę... Adusia, ja już nic nie widzę, słuchaj. Mało zjedliśmy. Wszystko mi się rozmazuje. Oj, odpocznij. Oj. I jeszcze szybki kadr z naszej perspektywy. Pizza na kolanach, wino w rękach. I Neapol nocą. Tam, dam, dam. Tak z jednej. Tutaj ruchliwa ulica pod nami. Tak z drugiej. Kocham pizzę. Możesz. Kocham pizzę! I wino. I kobiety, i śpiew. Krzyknij też coś. Lubię placki! Nie, jakie to jest. O nie, odpadło. Twój. O Jezu. Dziękuję. Będę złożona. Nie. Jeszcze lepsza. To jest najlepsza pizza w życiu. Aha. Poprawka właśnie, to jest najlepsza pizza w życiu, margarita. Czekamy, aż ktoś to przebije teraz. Ta jest, no absolutnie, no nie... Sprawdzę. W Polsce nie jedliśmy takiej, to jest coś przepięknego. I z tym widokiem to inaczej smakuje. Ja już kilka razy, będąc tutaj, miałam psy w oczach. Na Wezuwiuszu, na Pompejach. Jezus, pizza. I ten ruch na Opolu jeszcze i to wszystko razem, no naprawdę. Sama bym zatrąbiła, jakby miała pizzę teraz. Co krzykniesz jeszcze? Już nie krzyknę, bo ja. Jesteśmy we Włoszech, tutaj jest to powód do dumy. Proszę państwa, dorobiliśmy się nasze własne włoskie pranie. Sytuacja wygląda następująco. Tak więc bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Zapraszam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostania z nami i naszą neapolitańską, w zasadzie już teraz włoską, bo inne miasta też odkrywamy, playlistą vlogów, których będzie jeszcze więcej. I jak zawsze, do zobaczenia jutro!